No, ale zaczynamy teraz tak. Po komplecie, a przyniosę ostatni. Tak, pilnujemy tego wszystkiego. Biorę sobie, mocuję sobie wymadełko, które niedawno naprawiliśmy. Fajnie się. Już trzonek mam do malutkiego kotka, ale na razie jest teraz praca, także wszystko na bok. Wciągamy gwintowniki. Tu jest jedynka. Pokrętka, którą kiedyś też sobie wykonałem, bo pracowałem, to komuś łatwiej było jednemu, drugiemu buchnąć, niż iść do wypożyczalni i sobie wziąć na kartę. No i dobra, gwintujemy. Przyniosę. Za krótką chwilę, że przewróciłem. Dobra, teraz drugi od razu. Polewam zawsze tutaj bliżej trzonka, o i tak ten płyn zawsze spływa w dół. Także zanim włożę, zanim ten, to akurat będzie tam, gdzie potrzeba. Ktoś mnie pytał na filmie, ile czasu wkrętarka wytrzymuje akumulator. Powiem wam w ten sposób, że ja tego dokładnie nie wiem, bo ja wiercę, załóżmy, czy tam wkręcam minutę, dwie i kładę. I nie robię nigdy po prostu, jak to się mówi, nie robię ciurkę. Kiedyś robiłem, miałem takie wkręcanie, to jeszcze nie zdążyła się rozładować ta, co jest w wiertarce, a już ta, co się ładowała, szybciej się naładowała. Także no.
wiertełko FI8, kluczyk na stolniku. Jest zaleta tego, że się samemu robi, bo gdzie się położy, tam i jest. Teraz zobaczymy, tu mamy punkt 2, 2. Kupiłem wtedy, ale powiem wam, że nie jestem zadowolony, bo jakimś nalotem czy coś po kadmowaniu prawdopodobnie coś podłapały i się za bardzo nie chcą wkręcać. O. Widzicie, teraz mamy przyłapane. Z drugiej strony już nie przykręcam, ale komplet już jest gotowy, bo teraz będę tutaj wiercił tamtym mniejszym wierfem, później tą odkręcę, przyłapię tu i będę robił tu. Także już jeden komplet gotowy. O. Teraz tylko wystarczy zmienić wiercu. Znaczy, przepraszam. Montownik dwójki na jedynkę. No i kolejny komplet wyszedł. Do gwintowania. Na przyspieszonym posuwie wracamy. Jeden go mamy nagwintowany. I dwójeczko.
komplet gotowy. No i tak jeszcze dwa, ale niestety idę na przerwę. Później Wam pokażę pozostałą część, jak będę robił drugi otwór. Dziękuję.